Dzień dobry Państwu. Chciałem na początek wyjątkowo przed na konferencji przed kolejnym meczem Ekstraklasy zabrać głos, ponieważ ostatnio w prasie ukazało się, nie tylko w prasie, ale i w innych mediach, mi brało w Kielce informacje na temat pewnej rozmowy, która miała nastąpić jakoby między nią a trenerem. A rozmawialiśmy dzisiaj z trenerem długo. Taka sytuacja dalej nie może mieć miejsca i z dniem dzisiejszym umowę zawartą dokładnie 9 czerwca ubiegłego roku z panem trenerem Leszkiem Ojrzyńskim postanowiliśmy z końcem sezonu rozwiązać. Ponieważ dla większości z Państwa złe wiadomości są dobre wiadomości, więc teraz mam dobrą wiadomość dla klubu, a złą dla Państwa, czyli zawarliśmy z trenerem Leszkiem Ojrzyńskim nową umowę i ta umowa będzie obowiązywać od 1 lipca przez kolejne 2 sezony. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Co to zmienia? Bo z tego co wiem, to trener miał do 2014 roku. Na sezon. 13 to było. Poprzednia umowa obowiązywała przez 2 lata. Czyli kończyła się po następnym sezonie. Czyli generalnie rzecz biorąc, jakby zamiast 2 będą 3. Razem z tym, tak, o to wychodzi. To czemu ta umowa nie będzie normalnie przedłużona, tylko są 2 oddzielne? Chodzi pewnie o to warunki jednej i drugiej, tak? Finansowe i tak dalej. Taki dokument postanowiliśmy podpisać i jedna umowa, ponieważ a dotyczyła innego okresu, więc została jakby zamknięta i druga podpisana. Ale rozumiem, że podpisanie nowej 2-letniej umowy nie było spowodowane materiałami, które się ukazały ostatnio. Nieprawdziwych materiałów postanowiłem już więcej nie komentować.